Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na przyrównanie reakcji chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi od 1 do 3. No i patrzymy sobie na reakcję pierwszą, w której biorą udział chlorofil i energia słoneczna. Czyli jest to spalanie całkowite, ale zapisane w SPAC. Zapiszemy sobie reakcja pierwsza, mamy CO2, H2O. C6, H12, O6 i zawsze w spalaniach całkowitych mamy jeszcze tlen. Ok, zaczynamy sobie od C. Tu jest 6C, tu jest 1C, czyli 6. Tutaj 12 wodorów, tu są 2, czyli 12 na 2 to 6. I teraz z tej strony wyliczamy tleny i mamy tak. 6 razy 2, bo to się wymnaża, 12. Tu jest tak jakby jedynka, więc to jest po prostu 6. To jeszcze raz. 12 dodać 6 to 18. Odejmujemy to, czyli znów mamy 12, a 12 na pół to 6. I już nam się wszystko zgadza. Współczynniki stychiometryczne zostały tutaj dobrze podopisywane. Teraz lecimy tu. Znów mamy do czynienia ze spalaniem, czyli C6, H12O6. Tym razem z tej strony będzie tlen. I będzie CO2. I teraz sami jeszcze musimy dopisać H2O. Możemy po prostu przepisać współczynniki stychiometryczne. Natomiast tu już jest całkowicie inna reakcja, bo ma powstać nam alkohol i będziemy mieć C6, H12O6, enzymy i powstaje nam C2H5OH i tutaj będzie nam się ulatniał CO2. Ze strzałeczką, utleniający się. Dobra, z tej strony mamy C2, 1C, a tu C6. To tak średnio od C, żebyśmy zaczynali. To może zwrócimy uwagę na wodory. Tu mamy H5 i jeszcze 1, czyli mamy tych wodorów 6, a tu mamy 12. To przed całością dajemy 2. I teraz z jednej i z drugiej strony mamy już po 12 wodorów. Tym samym zwiększyliśmy ilość węgla. Teraz mamy tutaj 4, bo to się wymnaża, dodać 1. A mamy mieć 6. No to tutaj trzeba dać też 2. I wtedy mamy 2 razy 2 to 4, dodać 2 to 6. Ok, i teraz jeszcze sprawdzimy sobie tleny. Tu jest 6 tlenów, tu mamy 2. I 4, czyli 6. Wszystko nam się zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.